Stalowy Szok jest jednym z topowych kanałów na YouTubie o tematyce budowania formy i poprawy naszej sylwetki. Jego autor dostarcza content na naprawdę wysokim poziomie, co oczywiście przekłada się na szybki wzrost widzów tego kanału. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć Wam o tym, jak twórca tego właśnie kanału zarabia dzięki jego prowadzeniu. Jeżeli więc chcesz dowiedzieć się, jak zarabia Stalowy Szok, zapraszam serdecznie do materiału. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Na samym początku tego wideo chciałbym zaznaczyć, że ten materiał nie jest żadną próbą ataku czy też hejtu prowadzącego kanał Stalowy Szok. Osobiście szanuję tego twórcę za jego pracę i wartość, jaką dzieli się ze swoimi widzami, a ten materiał ma jedynie pokazać Wam, że na YouTubie można zarabiać naprawdę fajne pieniądze. Kiedy mamy to już za sobą, czas przejść do samego meritum. Jak dobrze wiecie, istnieje wiele sposobów na zarabianie na YouTubie. W mojej ocenie najlepszym jest właśnie budowa społeczności zgromadzonej wokół kanału. Stalowy Szok zgromadził wokół siebie sporą ilość widzów, koncentrując się właśnie na dostarczaniu wartościowej treści w swoich wideo. Nie tylko merytoryka, ale również i montaż nie pozostawiają nic do życzenia i widać, że ten twórca poświęca naprawdę sporo czasu i energii na tworzenie każdego odcinka. Zarówno badania, na jakie powołuje się Stalowy Szok, jak i ciekawostki czy też zdjęcia, które nie są łatwe do pozyskania, sprawiają, że content, jaki dostarcza ten twórca, jest naprawdę dobry. Jeżeli popatrzymy na statystyki, to widać, że ta droga jest kluczem do sukcesu, ponieważ kanał naprawdę rozwija się dynamicznie i przyrosty widzów są spore. To jednak nie wszystko. Sama liczba subskrybentów nie znaczy nic, kiedy nasze filmy nie są przez nich oglądane. Mamy tutaj jednak do czynienia z wierną widownią, która z chęcią ogląda kolejne materiały twórcy. I tutaj mamy oczywiście pierwsze źródło dochodu twórcy kanału Stalowy Szok, jakim są reklamy wyświetlane podczas jego materiałów. Dzięki stronie Social Blade możemy oczywiście podejrzeć przybliżone zarobki tego twórcy i z moich wyliczeń wynika, że na samych tylko reklamach Stalowy Szok zarabia około 5-7 tysięcy miesięcznie. Wynik jest zacny i myślę, że każdy twórca chciałby tyle wyciągać z reklam wyświetlanych podczas oglądania jego materiałów. Aby tak się jednak stało, potrzeba sporej ilości wiernych widzów, którzy będą chcieli obejrzeć nasze filmy. Drugim źródłem dochodu kanału Stalowy Szok jest współpraca z firmą KFD, która jest patronem kanału. Ten, kto ogląda wideo tego twórcy, wie, że przed każdym materiałem widzowie oglądają krótkie intro, w którym to promowana jest firma KFD. Za tego typu współpracę każdy twórca otrzymuje wynagrodzenie i tutaj nie jest inaczej. Ile jednak zarabia Stalowy Szok na tego typu umowie? Trudno powiedzieć. Sama firma KFD jest dość rozpoznawalną marką, która prowadzi zarówno sprzedaż suplementów w sieci, jak i za pomocą swoich 11 sklepów rozmieszczonych na terenie całego kraju. Nie jest więc to mały gracz i myślę, że za możliwość promocji swojej firmy na tego typu kanale KFD wykłada kilka tysięcy na miesiąc. To jednak nie wszystko. Stalowy Szok zarabia również poprzez program afiliacyjny tej firmy. Pod jego materiałami możemy znaleźć kupony rabatowe dające każdemu 5% zniżki na zakupy w sklepie KFD. Za każdym razem więc, kiedy klient wprowadzi kod rabatowy, na konto Stalowego wpada procent od zamówienia. Każdy więc jest w tym przypadku zadowolony. Klient otrzymał 5% rabatu, KFD sprzedało towar z zyskiem, a Stalowy Szok otrzymał kawałek tego tortu w postaci prowizji. Rozwiązanie idealne. Oczywiście, to jednak nie koniec metod zarabiania tego twórcy. Najciekawszy sposób zostawiłem na koniec. Jest nim sprzedaż autorskich e-booków, które możemy zakupić na stronie stalowyszok.pl. Na tym serwisie znajdują się autorskie produkty, które traktują o zagadnieniach związanych stricte z treścią kanału Stalowy Szok. Znajdziemy tutaj e-booki o diecie, budowaniu sylwetki czy podniesieniu swojego testosteronu. Wszystko zapakowane w bardzo dobrą grafikę i opisy. Ile Stalowy zarabia na tego typu produktach? Nie mam pojęcia. Jeżeli jednak przyjąć, że jedynie 3% osób subskrybujących jego kanał kupiłoby tylko jednego e-booka i to z promocji za 50 zł, to dochód z tego źródła wyniósłby prawie 400 tysięcy złotych. E-booki to produkt wysokomarżowy, ponieważ na ich stworzenie nie potrzeba wielkiego budżetu, a ilość sprzedanych sztuk jest nieograniczona.
Raz stworzony e-book może zarabiać dla nas przez długie miesiące, a nawet lata, a jeżeli jego treść jest uniwersalna, a w przypadku stalowego tak się składa, że tematy, o jakich traktuje, są ponadczasowe, to można stworzyć sobie naprawdę ciekawe źródło dochodu. Jak więc widzicie, Stalowy Szok pokazuje każdemu, że na YouTubie można zarabiać naprawdę dobre pieniądze. Raz jeszcze gratuluję twórcy tego kanału zarówno sukcesu, jak i pomysłu na to, jak przekuć swoją pasję na bardzo dobre źródło dochodu. Takie historie pokazują, że nawet w dzisiejszych czasach, kiedy konkurencja na YouTubie z dnia na dzień jest coraz większa, potrafią pojawić się osoby, które odniosą sukces na tej scenie. Jeżeli i wy chcielibyście zarabiać podobnie jak Stalowy Szok, możecie założyć swój własny kanał na YouTubie już dziś. Zapraszam was do obejrzenia serii moich wideo właśnie na ten temat, jak również do zapoznania się z moimi autorskimi kursami, w których to uczę, jak zbudować kanał na YouTubie od zera, jak również jak samemu stworzyć własny e-book i sprzedać go z zyskiem. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dało wam wartość. Jestem bardzo ciekaw, jak spodobało wam się to wideo. Zostawcie koniecznie łapkę, komentarz, jak również udostępnijcie ten materiał swoim znajomym. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.